Dzień dobry. Znajdujemy się w pięknym niemieckim mieście Schwedt am Oder. I będziemy dzisiaj jechać sobie tam. Tam. I potem zrobimy takie kółko i wrócimy tu z powrotem, bo tu jest samochód mój i potem będziemy nim wracać. No to tak. Potem się odezwę, mam coś mądrzejszego powiem. To ruszamy. Aha, no to przedstawię jeszcze, tu jest Filip. O, tu jedzie, skacze sobie, a to jest... Tu. To jest Patryk. To blisko. Nie, dobrze, dobrze jest. Dobra, wsiadamy, jedziemy. Bo jest, która? 15:47. O, jaki piękny zapach. Nie wiem, czy to lubicie, ja to lubię. Jak pięknie pachnie. Daleko. Stąd gdzieś będzie ze 30 parę. No i potem drugie 30 parę z powrotem, no i będziemy mieli 60 kilka. O, proszę bardzo. No mówię, że ładnie. No, ładne tereny będziemy mijać, więc dlatego postanowiłem dzisiaj nakręcić. Nie mam kompletnie do tego głowy, ale... Ale widoki będą pewnie ładne. No tam, gdzie te wzgórza, to jest Polska. Bardzo ładnie. Krajnik Dolny. Krajnik Dolny. Będą takiej średniej jakości skróty. Dobra, jedź. I poszedł, proszę państwa. To, co to jest? Siła młodości. No oczywiście, że nie, zawracam. O, jednak. Dobra, to się wytnie, dawaj dalej. Zrobię montaż taki, że niby nie stanąłeś. No jedzie, jedzie. Nie wymięka. O kurde, ale tutaj to... No! Panie kochany, ja to się w miejscu obracę. Ale... Prawie... I wychodzimy na krajnik górny. Tak to wygląda. No, a tutaj jest taki zakręt. To był styczeń. Roku pańskiego 2006. Jechałem tu maluchem do szkoły i poprzedniego dnia padał marsnący deszcz. Tutaj droga była czysta, więc sobie spokojnie jechałem, a tu za tym zakrętem się wjeżdża w las. No też to już widać. I tutaj już był lód na drodze. I jak wychodziłem z tego zakrętu, to mną zamajtało i wylądowałem na tym pniu akacji, co tam jest. No, maluchem, tak. Po maluchu, tak, do kasacji też. A ja miałem tylko dziurę w głowie. To był chyba ten, o ile się nie mylę.
teraz będzie bardzo przyjemny zjazd w dół cały czas, także w cieniu, no. Komfort jest, no. Myślę, przez następne 10 km murowanych. No, będziemy mogli tutaj wrócić jeszcze kiedyś, bo tutaj można jeździć i tam, tu do kamery, tam. Tak, ta miejscowość nazywa się Piasek. Bardzo przyjemna miejscowość, tam jest po prawej Odra, zaraz, chyba nie będzie widać stąd, ale tutaj po lewej będzie kościół zaraz i dalej za kościołem szkoła, w której pracowałem, proszę Państwa. To była najlepsza szkoła, w której pracowałem. No i zbliżamy się do Bielinka, przed nami wjazd do kopalni. Tak, tu jest kopalnia i zaraz będzie wioska. No i proszę Państwa, 20 km pękło, nawet nie wiadomo kiedy. No tak się przyjemnie jedzie dzisiaj, że szok po prostu. A temperatura wcale nie rozpieszcza. Bielinek, proszę Państwa, bardzo przyjemna miejscowość. Kopalnia, port parkowy i kilka domów, kościół. Zrobimy przerwę tutaj, bo trzeba zrobić przerwę. Taki mam argument, ale nie tu. O tu na przykład. Cień i bardzo dobrze. O, i nawet jest można gdzie usiąść. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, chwilowa przerwa w podróży na nawodnienie, tudzież odpoczynek. Chwila, 2 minutki, 3, 5. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy to słychać, ale tu jest gdzieś impreza. Jedziemy to sprawdzić, bo lubimy imprezować. Żartowałem. Ale jechać trzeba, bo samo się nie pojedzie, jak to zawsze mówimy. Proszę bardzo, 21:30 jest. Odjazd! Idziemy namierzyć, gdzie to się bawią. Ta wioska lubiła się bawić zawsze. Tu możesz sobie wjechać do Odry, jak chcesz. No i teraz będziemy podróżować taką betonóweczką trochę. Niestety na odkrytym terenie, więc zmarzalnia frytek, ale... Nie szkodzi. I tam jest chyba Cedynia. Tak, to tam zmierzamy właśnie. Tam gdzie widać to miasteczko, tam. Po lewej. Państwo nie widzą tego, ale my widzimy. To jest najważniejsze. Tak jest. A teraz jedziemy wałem. Lubimy wały. Nie tylko chrobrego.
No i krajobraz niewiele się zmienia. Jazda wałem należy do nieco monotonnych. Cedynie zostawiamy właśnie po lewej. No i cały czas jedziemy prosto, a tu już 28 km pokonany. Jeszcze kawałek i będzie dłuższa przerwa. No i potem zaczniemy wracać, czyli zmienimy stronę na odwrotną. O, tu byśmy mogli zjechać też, ale nie zjedziemy, bo tu jest fajnie. No i co? O, i widzimy przed sobą namiastkę cywilizacji i jest wow po prostu, no. Słyszycie Państwo te okrzyki radości? No właśnie. Tak, to się wytnie. Ale to już jest bardzo blisko. O, reklamówki, może tu masz picie, o. Dobrze, już jesteśmy bliziutko. Bo widzimy budynki. Maszt tam po prawej. Także spoko. Pewnie gdzieś powinniśmy skręcić, ale gdzie to jeden pan mógł raczej wiedzieć. Ale tam las. Las wygląda zachęcająco, bo cienia potrzebujemy. Także pojedziemy sobie w las. A co będziemy, prawda? No i tu nie ma innego wyjścia, jak w lewo skręcić. Bo tam prosto to nie zachęca, bardzo zarośnięta jakaś sprawa jest tutaj. A tu, no właśnie, nasza betonbeczka. Civilization. Drodzy Państwo, coś wspaniałego, no coś pięknego. Polenmarkt Hohenbuzen. Także jak kupimy coś za złotówki, to życzę powodzenia. Kosinowie Dolny. Widzisz te niemieckie napisy? Tak, tak. Nie. Cały czas Polska. Po tej stronie Odry jest cały czas Polska. Nie ma innego wyjścia. Dopóki Odry nie przesuną, to granicy nie przesuną. Ja się o to zaproszę. Mam za słowo. Także piękne te no, jak to się mówi, napisy, prawda, te patriotyczne. Tu. Bo tutaj, nie? To ciekawe w ogóle postindustrialne takie tereny. No, drodzy Państwo, jesteśmy w Osinowie, właśnie napoiliśmy się. I co robimy teraz? Tam, widzicie to, tamto, tamto, siamto. Tam jest M takie i jedziemy tam. Chwila przerwy, proszę bardzo. Filip jak zwykle nie w tę stronę poszedł, ale on już jest zmęczony. Widać, że przygrzało słoneczko. No dobrze. Ta-dam! Może tu postawimy. Jedna osoba będzie pilnowała tych rowerów? Tak jest. No dobra, i teraz mamy postój. Tutaj sobie zrobiliśmy taki deser sobie zrobiliśmy. I będziemy teraz zajadać w takich okolicach. Tu mamy z polewy. Dobra.
Jak tam chłopaki się czujecie, powiedzcie? No na razie znośnie. Jest super. Gdyby nie to słońce, to... Słońce lepiej. Jest trochę męczące, ale jest też wiatr, więc jest w porządku, nie? Gdybyśmy nie jechali znowu takim monotonną drogą. A będzie teraz jeszcze bardziej monotonna, także luz. Super. Proszę Państwa, wyruszyliśmy z McDonalda, żegnamy Osinów i zmierzamy w stronę granicy, która jest tu za moment. Przekroczymy ją i wracamy wzdłuż Odry po przeciwnej stronie. Hohenwucen. I z moich informacji wynika, że gdzieś tu w prawo trzeba skręcić. O, na przykład tutaj. Czemu nie? Tak, i mamy towarzystwo futrzaste, raczej wełniaste. Fajnie było, jakby się odezwały. No właśnie, pałaszują kolację właśnie. Pozdrówcie widzów. Nic. A, tam któraś z tyłu się odezwała. Ale to za słabo, nie było słychać. Dobra, pozdrowionka. I lecimy dalej, proszę Państwa. Widokowo jest bardzo sympatycznie. Według znaków musimy podążać, także pilnujcie znaków. O, śluza. Dzień dobry Państwu. Dobra, śluzę mijamy i przełazimy chyba na drugą stronę Odry zachodniej. Tak jest, bardzo ładnie. Tak jest, teraz lecimy między Odrzem, czyli tu mamy po lewej kanał Odry Zachodniej, po prawej Odrę Wschodnią. Zobaczcie, jak tu ładnie, nie? To jest... Pięknie jest. Zobaczcie, jak tu można pięknie mieszkać. Po lewej Odra i po prawej Odra. No to tu, tutaj o. No. I ciekawie, ja bym to odbudował, ja bym tutaj zamieszkał. Za duża chałupka dla mnie, ale czemu nie? To, czym teraz jedziemy, to jest ścieżka rowerowa, międzynarodowy szlak Odra-Nysa, czyli można nim dojechać w przeciwnym oczywiście kierunku do samych Czech. Kiedyś nawet to planowałem zrobić, ale stwierdziłem, że to będzie zbyt monotonne, jechać cały czas wzdłuż rzeki. Pewnie by takie było. Krajobrazy tu się dużo nie zmieniają po drodze, więc to nie jest to samo, co wzdłuż Dunaju, prawda? Czy wzdłuż Renu.
Ale podoba mi się to, nie powiem. Nie można powiedzieć, żeby było brzydko. Na pewno. No i tutaj taka przelotka między Odrzem. Szlak nas kieruje w stronę Odry Zachodniej teraz, bo tam my będziemy wzdłuż zachodniej jechać. A tu się trochę rozbiegają. To między Odrze jest dosyć szerokie już w tym miejscu. O, i wracamy do standardu z przeciwnej strony Odry. Trzymamy się cały czas Odry Zachodniej. Po lewej, wschodniej nie widać. I lecimy. No i tam przy tym moście myślę, że będzie dobre miejsce na postój. Chwila relaksu, chwila odpoczynku, napojenia i dalej ruszenia. O, pięknie. Proszę zobaczyć, jak tu ładnie. Nie wiem, co to jest za miejscowość, bo nie pamiętam, zaraz się okaże. Ale wygląda dość ciekawie. Zwłaszcza ta baszta, czy co to tam jest. No i 16 zostało. Proszę Państwa. I co? Jak się czujemy? No w miarę. W miarę jeszcze, nie? Do rady wytrzymać. Dobrze. Dobra, nadal jedziemy jeszcze. Jeszcze ponad 10 km albo około 10. Słońce już się chyli ku zachodowi, także jest bardzo przyjemnie. Ile? 11 jednak, przepraszam. 11. Jak nas informują drogowskazy. Obecne tu na szczęście dosyć gęsto. Więc wiemy, że się nie gubimy, jedziemy w porządku. Monotonnie trochę jest, ale umilamy sobie życie jak potrafimy, gadaniem o niczym. No i jak widać na horyzoncie, mam nadzieję, że to widzicie, już widać Szwed, powoli się wyłania. Słońce coraz bardziej zachodzi, więc się jedzie coraz przyjemniej. Już drugie 60 km by można było zacząć, a w tej chwili mam 62. I jeszcze zostało około 6, także to już powiedzmy no sobie finish. Finish, totalny finish. Zbliżamy się do Szwed. Tutaj jury w 3-osobowym składzie podjęło decyzję, że trasę widokową oceniamy na 9,33 na 10. Także wysoka nota. Można powiedzieć, że tak. Tak jest, Szwed w lewo i wjeżdżamy do miasta, proszę Państwa, tablica nas informuje. Ładna dzielnica, niczego sobie. Nie pogardziłbym.
Hiszpanii, nie? Miejsca Koska. Teraz w tym słońcu to jest czad, no. Trzeba powiedzieć, że ładnie to wszystko wygląda. No i ile? No już jesteśmy. To jest ten most, przez który byśmy startowali. No właśnie mówię, no. Teraz w tym słońcu to bardzo ładnie to wszystko wygląda. No i proszę Państwa, dojeżdżamy. Ja in. Coś ci się pokiełbasiło widocznie. No, to można powiedzieć, że dojechaliśmy. Tak, jesteśmy wszyscy. Ile razem jest razem? Wszyscy. Ile jest razem? 69 równe 00. 69:00. Także jesteśmy w domu. Znaczy w domu. No jeszcze do domu kawałek, ale jesteśmy w Szwed. Pakujemy się na samochód i sru. Dziękujemy za uwagę. Było bardzo miło. Żegnałem się z Państwem. On i ja.